Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl. Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa o pasjach. W sumie to nie wiedziałem, jaki dżingiel wyemitować przy tych gościach i trochę boję się z nimi rozmawiać, bo mieliśmy to nagrać dzień wcześniej i jak zaczęliśmy robić wstęp do podcastu, to musieliśmy już wrócić do domu, bo wybiła późna godzina, prawda? Dzień dobry. Dzień cześć. Dobry. Cześć. A ty bliżej mikrofon, co ty się boisz? Cześć. O, taki strachliwy. Teraz się okaże, jaki on jest strachliwy. Andrzej Hercuń. Już drugi raz w studiu. Niedawno na Ukrainie wśród Polaków zapowiadaliśmy tą twoją, waszą wyprawę, bo pojechałeś ze swoją szanowną małżonką. I wróciłem. Szczęśliwie. Z małżonką również. Swoją? Tak, tak. A, bo to też jakby trzeba jakby szczegółowo powiedzieć, prawda? Bo to różnie bywa z tymi wyprawami. A mówiąc poważnie, to osobny temat i spotkamy się... Tak, nie ruszajmy tego dzisiaj. Małżonki? Nie, tematu. Tej wyprawy, dobra. O tej wyprawie i o tej już kolejnej wyprawie wytłumaczymy to zaraz, o co chodzi. Będziemy rozmawiać podczas kolejnego spotkania. Obok jest Marek Miecznikiewicz. Ładnie powiedziałem nazwisko? Bardzo ładnie. Pseudonim Mietek. Tak, ale nie nazywają mnie Mietek. Ale to sam to powiedziałeś, to już ja tego nie wymyśliłem. A mówiąc po Marek Miecznikiewicz, to są Andrzej Hercuń, chłopaki ze Świdnicy, którzy zajmują się różnymi rzeczami, ale nie mówimy o tych różnych rzeczach dzisiaj, tylko będziemy rozmawiać o tym, że planujecie w okolicach Wielkiej Nocy, tej naszej Wielkiej Nocy, pojechać na Ukrainę, na teren przyfrontowy, żeby pomóc ludziom. Tak jest. Pomóc komu? No, jakby głównym celem jest wsparcie żołnierzy, którzy tam walczą, jeżeli chodzi o materialne wsparcie. I cywili planujemy wesprzeć w miejscowości, w mieście Hersoń. I Słowiańsk. I Słowiańsk. Czyli mówimy cały czas o tych miejscowościach, które są do dzisiaj niestety też biedne i ostrzeliwane. Tak, Hersoń jest miastem nie przyfrontowym, tylko frontowym, ponieważ granicą, która rozgranicza wojska walczące między sobą, jest Dniepr, który z kolei jest jakby... I po jednej stronie Hersonia, i po drugiej stronie Hersonia. To już jakby nie musimy tego tłumaczyć. Ja wczoraj wspomniałem o tej wielogodzinnej naszej dyskusji, o tym, co tam się dzieje. Marek był tam już od wybuchu wojny 17 razy. Tak. I to nie wpadałeś tam na 24 godziny, tylko czasami na wiele dni. Do żołnierzy, do tych, którzy naprawdę nie bawią się karabinami, tylko po prostu są na prawdziwej wojnie. I o tym elemencie to też się spotkamy na osobną rozmowę, bo ta rozmowa jest za ciężka, za mocna, żebyśmy tylko tak sobie tutaj teraz trochę żartując opowiadali, bo to będzie, uważam, bardzo, bardzo, bardzo mocna historia i taka, która pokazuje, jaka jest prawdziwa, brutalna, bezwzględna wojna. I o tym porozmawiamy podczas osobnej dyskusji. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby zachęcić naszych słuchaczy, czytelników też portalu doba.pl do tego, żeby wspomóc ten wasz wyjazd, prawda? I czego oczekujecie? Głównym jakby celem jest zebranie środków przed wyjazdem. Głównym celem jest zebranie środków takich jak opatrunki, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, śpiwory, jeżeli jest taka możliwość, i pieniądze. Pieniądze, ponieważ z mojego, no myślę, że mogę śmiało powiedzieć... Dużego doświadczenia niestety. Tak, dużego doświadczenia w tej dziedzinie, no, bo jestem wolontariuszem od początku wojny. Jakby z mojego doświadczenia te potrzeby pojawiają się czasami bardzo tak gwałtownie. Można sobie zaplanować teraz, co będzie potrzebne, ale na miejscu często jest tak, że te potrzeby się zmieniają i na przykład nasila się potrzeba z zakupu na przykład wody, nie? Wody albo... No tak, bo tutaj wczoraj rozmawialiśmy o tym, prawda, że ta woda, czyli pitna woda,
coś, co dla nas jest takie oczywiste, bo przed chwilą powiedziałeś, czy mogę sobie nalać wody, poszedłeś do kuchni, nalałeś sobie wody i ją pijesz. Tam nie mógłbym tak powiedzieć komuś w Chersoniu na przykład, tak? Tak. Idź sobie nalej wody. Znaczy, tak. Może sobie nalać wody, tylko nie może jej pić. Tak, są miejsca, w których ta woda jest niedostępna w kranie. Tak, w miejscach, gdzie populacja przed wojną była 350 tysięcy lub 600 tysięcy, jak Mikołajów, który też przez kilkanaście miesięcy nie miał pitnej wody. To znaczy, dalej nie ma pitnej wody, można powiedzieć. Słuchajcie, woda, generalnie sklepy funkcjonują. Bardzo dużo rzeczy w sklepie można kupić. Ja mam doświadczenie, nie mam doświadczenia ze wschodniej Ukrainy, czyli z linii Dniepru. Ja mam doświadczenia wieloletnie z zachodniej Ukrainy. To są tereny, które znam, gdzie no, poruszam się swobodnie. Marek z kolei, który zaproponował mi ten wyjazd i zrobienie jakiejś tam dokumentacji, zawiezienie tych wszystkich potrzebnych rzeczy do ludzi. On ma z kolei bardzo duże doświadczenie z wschodniej Ukrainy, więc my się uzupełniamy. Tak. Ja do Dniepru, Marek od Dniepru. Chciałem też dodać, że Andrzej jakby nie rezygnuje z tej pomocy dla Polaków, tych starszych, to starsze pokolenie, które tam zostało na tej zachodniej Ukrainie i będzie tam wracał, ale mówię, to już osobna dyskusja, żeby podsumować jedno, zapowiedzieć kolejną wyprawę, bo tam też są poruszające i fajne historie, ale nie chcę tego wszystkiego łączyć, bo musielibyśmy tutaj mieć podcast wielogodzinny, żeby to o tym wszystkim opowiedzieć, dlatego nie chcę tych elementów tutaj mocno jakoś sklejać ze sobą, ale już zapowiadam, że takie podcasty się pojawią. Słuchajcie, takie pojechanie na tą zachodnią Ukrainę, no to też się wiąże z jakimś niebezpieczeństwem, bo co chwilę słyszymy, że jednak ataki jakieś rakietowe są na różne miejscowości i nie tylko na tej wschodniej części Ukrainy, na tej zachodniej też i to jest po prostu niebezpieczne, ale jechanie do Chersonia, Mikołajów, no to już się wiąże z jakimś ryzykiem. Czy no tutaj pytam się bardziej Marka, bo masz to doświadczenie i wczoraj opowiadałeś mi, no to nie są wczasy. Nie, nie są wczasy, jest to niebezpieczne zadanie i trzeba się liczyć z tym, że może wydarzyć się wszystko. No a tym bardziej jak ja jeżdżę na wschód, gdzie już dalej pojechać się po prostu nie da fizycznie. W obwód charkowski, albo w obwód ługański, albo w obwód doniecki. Nie da rady już dalej pojechać. Z wiadomego powodu. I trzeba się liczyć, że współczesne środki pola walki, szczególnie drony, mogą cię zaskoczyć na przykład 5-10 kilometrów od frontu i mogą cię po prostu złapać, bo ktoś rozpozna, że możesz być potencjalnym zagrożeniem. Tak, i celem. Dla wielkiego sukcesu Wielkiej Rosji. Tak. Pamiętajcie, że ci, którzy wożą zaopatrzenie plus medycy, to są również celem, tak? To nie tylko... No tak, no bo wsparcie też jest to celem, oczywiście, prawda? Tak. No to nazwijmy to po imieniu. Nawet jeżeli wieziecie, nie wiem, środki przeciwbólowe, czy środki opatrunkowe, czy wodę, czy cokolwiek innego. Tak. Przecież nie wieziecie amunicji, czy artylerii, to tak. Naturalne. I dlatego to ja też jest zagrożenie. Tak jest. I dlatego ja na przykład nie obklejam samochodu. Kiedyś to robiłem, ale nie było jeszcze takiego dużego zagrożenia, jeżeli chodzi o środki takie pola walki jak drony, oprócz tych obserwacyjnych, a teraz są FPV, więc ja nie obklejam. No to wytłumacz, co jest tu. FPV to jest ten dron kamikadze, ten boski wiatr. Tak. Człowiek ma poczucie humoru. Tak, więc nie obklejam samochodu krzyżami czerwonymi. Mam z tyłu przy kole zapasowym czerwony krzyż na zielonym polu, bardzo mały, tylko dla kierowców, żeby wiedzieli, że po prostu ja jestem z tej bajki. A tak to nie obklejam. Taka jest sugestia też moich kolegów z frontu, Ukraińców, którzy są operatorami, pilotami dronów. Zasadniczo będziemy się starali maksymalnie upodobnić do cywili. Nie zwracać uwagi na siebie i... No tak, no to nie jest. Tam nie jedziecie na konkurs piękności. Długie wąsy. W ogóle nie jesteście ładni, więc nawet w czasie pokoju nie proponuję, żebyście nie uczestniczyli w takich konkursach, ale na konkurs na dobroć moglibyście, tak sobie myślę. Słuchajcie, wiem, posłodziłem, ale tam stówkę za PR potem tam mi przelejecie, wiadomo, jak zawsze. Pytałem się, to są takie najważniejsze rzeczy, bo ludzie słuchają, że tak trochę kręcimy się wokół, opowiadamy w jakichś tam o różnych elementach. Organizujecie tą wyprawę w okolicach świąt Wielkiej Nocy, tak zerkam na kalendarz, tylko okulary ściągnąłem, który to będzie, tak myślę, że do... Za dwa tygodnie. 20, tak, ale patrzę, że do 25
marca, żeby do was się zgłaszać, jeżeli ktoś chce wam przekazać jakieś pieniądze, ktoś chce wam przekazać te rzeczy, o których opowiadaliśmy przed momentem. Na stronie radiodoba.pl i na doba.pl też podajemy wszelkie numery kontaktowe do was, bo może, wiecie, są różne pomysły. Czasami nie wiemy, z czym ludzie mogą, że tak powiem, wyskoczyć i coś zaproponować. No oczywiście. Dlatego te numery kontaktowe do was też będą. Będzie oczywiście podany numer konta, jak ktoś po prostu chce parę groszy przelać, żeby wesprzeć całą tą waszą akcję. Domyślam się, że przeznaczycie to też jakieś tam swoje własne pieniądze, bo tak zawsze się dzieje w takich sytuacjach. Ale to ja mówię, ja wiem, że wy tego nie powiecie, ale ja to też powiem, żeby ludzie też mieli świadomość, że to tutaj chłopaki nie bawią się w pomoc, tylko po prostu pomagają, a to są dwie różne sprawy. Pomaganie, a bawienie się w pomoc to są całkiem inne elementy życia. Także ten numer konta, numery telefonu, wszystkie, co tam będzie potrzeba, to jest internet, więc w każdym momencie można weryfikować, można coś dodawać. Wszelkie informacje tam się znajdą i tak patrzę z jednej strony na Andrzeja, że mnie kusi, żeby coś opowiedzieć, ale nie. Nie, ty nic nie mów. Ja powiem jedno. Proszę. To, że my angażujemy swój czas, swoje środki, to jest jedno, ale bez ludzi, którzy nas wspierają, bez ludzi, którzy rozumieją, co robimy, sensowność tak częstych wyjazdów. Nie byłoby sensu. Znaczy, sensowność zawsze jest, tylko, tak, możność nie funkcjonowała. Dlatego mówię, bardzo dużo różnych rzeczy otrzymujemy od najróżniejszych ludzi, od różnych instytucji i ma to szansę dojechać. To, co ja każdemu powtarzam. My jesteśmy po to, i Marek to robi od samego początku, ja zacząłem to teraz robić misją Kresy, że dostarczamy pomoc nie w ciemno, tylko do rąk własnych. Wiemy, że bardzo dużo pomocy ginęło po drodze. Z różnych powodów? Tak, to nie będziemy dyskutujemy z jakiego powodu, jasne. Staramy się w tej chwili, żeby ta pomoc trafiała z rąk do rąk. My wiemy, komu to przekazujemy i trafia to w konkretne miejsce, tak? Nie przekazujecie to do jakiejś organizacji, rozumiem, tylko jedziecie do kogoś, kto po prostu tego użyje. Tak. Tak. A to jest ważne, bo czasami takie przekonanie kogoś, czy na pewno pomagając, to dotrze tam, gdzie trzeba, no to wy jesteście gwarantem tego. Ja też się pod tym podpisuję, bo nie po to też was zaprosiłem, żeby zadawać pytania jakieś wielkie, tylko po prostu was wspierać w tej pomocy. Marek z każdego wyjazdu, z każdych przekazanych rzeczy u siebie na Facebooku wrzuca relacje. Dokumentację taką fotograficzną. Tak, jest to oczywiście po powrocie już do Polski. Chodzi też o to, żeby nie zdradzać jakichś tam pozycji, szczegółów, które mogłyby zlokalizować żołnierzy, miejsca, więc tutaj dba się o bezpieczeństwo tych ludzi. To samo my byliśmy na misji Kresy, przywieźliśmy masę materiału, będziemy po kolei to publikować, tak? No myślę, że też ten podcast, który zrealizuję, to mówię do Andrzeja, to będzie jakimś podsumowaniem. Tam też oczywiście powklejamy parę fotek czy filmów, które tam zrealizowaliście. Tutaj mówię do Marka, że jak się spotkamy, to też bym chciał to, co oczywiście możesz oczywiście pokazać, tak? Bo są niektóre zdjęcia, których się po prostu nie pokazuje. Nie chodzi tylko o takie brutalne pokazanie wojny, ale czasami kwestie po prostu bezpieczeństwa tych ludzi, którzy na tych zdjęciach są. Chociaż niestety Marek ma też trochę zdjęć ludzi, których już niestety nie ma. Ale to już będzie znów jakby osobny wątek naszej rozmowy, tej historii, którą chcemy tutaj dzisiaj i następnym razem przekazać. A ja mam pytanie do Marka na koniec tej rozmowy, bo dzisiaj się spotkaliśmy po to. Pomagajcie, tak, kochani, wspierajcie takie akcje jak możecie, ile możecie. A ci, którzy się do tego dystansują, to też ich serdecznie pozdrawiamy. A tych, którzy chcą pomóc, kierujemy na te wszystkie dane kontaktowe, o których mówimy. Proszę bardzo. A my potrzebujesz tylko coś sprostować, właściwie uzupełnić to, co powiedział Andrzej. Zresztą to, co ty, Tomaszu, też mówisz, przed zadaniem mi pytania, także trzeba nastawić zegarki. Ja kiedyś zauważyłem buńczuczność u ludzi taką, którzy gdzieś dołożyli jakąś cegiełkę i oczekiwali jakichś, nie wiem, wielkich wdzięczności za to, takich absurdalnych, nie, jakby niewspółmiernych. I kiedyś jadąc wymyśliłem sobie, że ja istnieję jakby ze swoimi misjami na Ukrainę dzięki dobroci innych ludzi. I tym ludziom
na wideo, jak nagrywałem w czasie podróży, to mówiłem im, że moi drodzy, kochani, ja jestem przedłużeniem waszej dobroci. Wy dostarczacie swoją energią do mnie rzeczy, a ja swoją dobrocią i energią dostarczam je dalej. Ja po prostu przedłużam ich lot. I tyle. I ja nie jestem... No, ale to jakby jest dla mnie jakby podsumowanie. Ta. Powiedz mi, to takie na koniec, bo ja nie wytrzymiem, jak to się mówi, nie wytrzymiem. Czym jest to, co tam widziałeś? Czym jest ta wojna? Tym, co powiedział, to by to powiedział twój dziadek. Wojna to nic dobrego, synciu. Tak, wojna to nic dobrego. Tam są łzy, cierpienie. Ja jakby w twarzach wielu ludzi, którzy przyjechali do Polski, widzę ofiary wojny. Są różni ludzie, którzy z różnych powodów tutaj przyjeżdżają na zarobek, ale udają tam wielkie ofiary wojny. Nieważne, ja nie chcę tych ludzi oceniać, ale ja poznałem prawdziwe ofiary wojny, którzy stracili absolutnie wszystko. Kobiety widziałem z dziećmi, które trzymały w rękach dwie reklamówki i ciuchy, które ktoś im dał, bo one w majtkach uciekały z walących się domów. Ja poznałem takich ludzi. Po prostu ofiary wojny, bo jak to powiedział twój dziadziuś? Ja oczywiście to powtórzę za chwilę, że synciu, to wojna to nic dobrego i nie chciał w ogóle o tej wojnie opowiadać. I babcia, która mi 750 razy powtarzała, że suchy chleb, tylko nie wojna, więc przekażmy trochę serca. Myślę, że moja babcia też byłaby dumna z całej tej akcji, bo ludziom, którzy potrzebują tej pomocy, po prostu trzeba pomóc. To jest i chrześcijańskie, i humanitarne. Każdy, czy wierzący, czy niewierzący, powinien jakby to absolutnie rozumieć. Ja wam bardzo dziękuję. To nie nasze ostatnie spotkanie. Jedziecie w okolicach Wielkiej Nocy, do 25 zachęcamy wszystkich po tym 25, żeby to wszystko poogarniać. Już no, to nie będzie miało sensu. Spakować. Musicie się spakować, tak? Tak jest. I przygotować na tą wyprawę. Bardzo wam dziękuję. Andrzej Hercuń, Marek Miecznikiewicz. Dzięki serdecznie. Ludzie ze Świdnicy z wielkim sercem byli moim państwa gośćmi. Jeszcze nawet języka polskiego zapomniałem w tym wszystkim. No ale tak to jest w takich historiach. Bardzo dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl.